Odbić go samemu? No nie. Samemu to ciężko. Ty, będzie ktoś odbijał ten konwój, czy wszyscy wyjebane kochane mają? Tak, mamy Johannes, zadzwonił do mnie, my jesteśmy już zorganizowani, jest nas 6 osób. Dobra, to słuchaj, o to zajebiście. Jestem na komendzie, więc ten. Więc ja tutaj info będę dawał. Dobra, 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 jakby ty zrobisz z nami trasę. Też, czy nie? No wiesz co, ja tu będę się trzymał jako informator, będę sobie za nimi jechał, bo ja z nimi przed chwilą próbowałem Dobra, negocjować, to w żeby razie czego porozmawiać. się na plecy wpierdolisz, nie? Tak, dokładnie. No, dobra, no to Dobra, czekam na informacje jakieś, halo. jak coś będzie, jak będą odjeżdżać, no? Dzięki. Dobra. No, będą cię odbijać, wiesz? Co, będzie konwój? Ta, będzie konwój, będą cię odbijać. Ja w tym uczestniczę biernie. I tyle, nie? No. Wiesz co, ludzie się mnie pyta, ja mówię, był prawnik, no, no to strony popraw. Rudy się mnie pyta, czy Sergio, czy puta madre był twoim prawnikiem. Mówię tak. I wyjebał śmiechem, że trzeba rozjebać Rudego z kurwy syna pedała. Tak, no to jeszcze teraz tak chciał, oboje żebym się na ciebie rozjebiemy. wcześniej wysprzęgnił. Dobra. Czyli brać konwój. Tak, bierz konwój i jedziecie. Przedłużać to jakoś? Chyba już są wszyscy ustawieni, wiesz? Dobra. No To do to, zobaczenia. No to, tak cię. Pozdrawiam, iScoot! 50 polskich pieniędzy na superczacie. Dziękuję bardzo. No. Tu się coś spierdoliło. Ewidentnie to. No nic, to trzeba poczekać na mechanika. Dziękuję bardzo za ten. Za. Dziękuję bardzo za tego. Za 50 polskich pieniędzy. Serduszka dla tego pana. To wylosowałeś Czajcyka, czy że żyjesz? Że żyje. Szczerze mówię. Była reszka. Reszka było, nie? No jakoś w każdym razie tak. Skut 25 polskich pieniędzy jeszcze. Oj. Dziękuję ci bardzo. 75 polskich pieniędzy największych. Dziękuję bardzo za pieniążka. Pięknego. I jeszcze Bartuś tutaj dyszkę dorzucił. Ja, ale się rozbrykaliście. No. Graj byku, dawaj na famę MMA 3 z Isamu. Pozdro czaty 5 zł. Proszę pana, proszę odjechać. No nie mogę odjechać, bo auto mi się popsuło. Czekam na mechanika. Pan mówi.
No takie smutne rzeczy, no. Icecat, niech będzie równo, trzymaj się tam do zaczynania PGA. Oczywiście, widzimy się chyba już jutro. Już jutro się widzimy na Poznań Game Arena. Dziękuję ci bardzo. Takie ogromne pieniążki tutaj dla Sergiusza. No nie spodziewałem się. A co medyk będzie robił na konwoju? Za to on też ma latarkę w pompie? No nie, czemu ja w pistolecie nie mam? No patrz, no nie mam. Nie świeci. Jak się to uruchamia? No nie masz założonej, wiesz? No to jak to założyć? Ja mam sobie latarkę, mogę to połączyć? Chyba nie, taśmą, czy co? I dziękuję jeszcze za donate'ika 500 złotych. Kurde, a na taśmę nie mogę. Przyjacielu. To ja też dam! Dorian 98! Przyjaciel! Kumpel, w końcu kolega, najlepszy mężczyzna, idę się odlać. No nie wiem, rowerem. Dziękuję bardzo. Zapisz. Kurde, rowerem to nie. Medyk to kurwa, ja nie wiem, co w ogóle na serwerze. Majorka! Ecstasy and motion! Oh, that's Majorka! Zmotoryzowane miłego grania Nitrus, jak wszyscy, to wszyscy nie 30 zł. Dziękuję bardzo. Strzał w głowę ginie. Ty, bo ja mam ogólnie takie pytanie, no? Bo tutaj skurwysyny w kaskach wychodzą. Ile oni kurwa żyć potrzebują? 10, 12, 15? Szczerze to nie mam pojęcia, ale te kaski to podobno mocne są i duże obrażenia. No ale to nie powinno tak być kurwa, że jeśli my mamy łącznie 100%, znaczy 8 czy tam 7 razy 100% życia, czyli 700, a ich raz, że jest kurwa zawsze dwa razy więcej, odpierdalają najgorsze rzeczy kurwa i mają raz, że kamizelki, co daje ci następne życie kurwa, jeszcze kaski, które ci dwa życia dodają, to co oni kurwa śmigają kurwa na 15 życiach, co to jest kurwa Mario na pierwszym levelu, czy o chuj chodzi? No nie wiem, ja ci ten temat nie powiem, bo... No nie no wiem, nic, no. Chujowa sprawa, no. Wkurwiłem się. No, dobra, mam radę. Już, jak coś, ustawiamy się tutaj przy budowach, nie? Przy budowach się tu ustawiamy. Dobra, oni już będą wyjeżdżać za chwilę. Dobra, dzięki za info. Jakby co, to ja ich zblokuję ten. Zblokuję ich od tyłu, bo ja tu palę Jana, że ten, że po prostu jadę kolegę ten odwieźć. Spoko. Kaski są zabronione, ale okej. Okay. Co by kurwa. Pezji są jeszcze bilety normalnie, jak chyba wbijam jutro na Abga. Sprawdzam pociąg z Łodzi i lecę 5 zł. Okej, okay, spoci. 20 funtów! To trzymaj i funty! Pater 06! Serduszka dla tego pana. 20 funtów! Przecież to już jest chyba fiol... Jakie? 20 funtów, kurwa, funty miałem tylko dwa razy w życiu w ręce. Na Gibraltarze i raz w Londynie. To chyba jest fioletowa królowa albo niebieska, nie? Dobrze mówię? Siema Blondi! Od kogo dostaję rajda? Dzięki bardzo za tego. Dobra, teraz tak, no. Pojechała jedna K9. Nie wiem gdzie pojechała, ale gdzieś wyjechała stąd. Ale chyba konwojenci, wszyscy, bo widzę tutaj trzech zatrzymanych, będą jechać niebieskim autobusem. Więc no nie dajmy się. Dobra. Nie dajmy się na tą K9 kurwa porobić, nie? Spoko. My czekamy tutaj przy robotach i jesteśmy już zorganizowani w miarę, także zostajemy po prostu tam przy robotach i wyjdziemy od tyłu i rozstrzelamy. Dobra, ja ci dam tego. Ja ci dam info, ile radiowozów będzie brał udział. Będzie to na autobus na pewno, bo wypełniają go właśnie ludźmi, więc za, nie wiem, za chwilę będą wyjeżdżać. Fioletowa! Dobra. Fioletowa, no to dobrze. Coś to ta informuje, jak mi już wyjadę. Dobra, tak. No, to dzięki bardzo. Panie Pader! 06, jakie ty masz piłkarza? To jest Di Maria? Bo tu mam strasznie małe okienko. I tak trochę wnioskuję. Chyba Di Maria jest. Tutaj na awatarze masz. Angela masz.
Kto jest pierwszą U1? Kurwa, to akumulator się spierdolił. Ja pierdolę. Dobra, no to... Ale jaja. Dobrze, taki prosty dobra, problem. To... Taki prosty problem. Jedź na U3, ja będę jechał U1. Fake trasa. Fake trasa, fake trasa. Przez mili, czy co? Tak. Jak trendy jadą? Jadą chyba naokoło. Zaraz ci powiem. Jedźcie na więzienie już i spod więzienia będziemy odbijać. Ich jest czterech. Jadą przez całe dobra, miasto tutaj. Dobra. Dobrze, te syreny są, bo bym się nie połapał. No nie must win, no jak jadą w czterech, to nie mogą zmienić. Trzymałem za dymę, narzędałem po tej akcji. Ale bym ich tutaj kurwa na tego. Ale bym ich tutaj wystrzelał kurwa z Vito. To idealna okazja kurwa, żeby Vito.
Bił się dygdym, bił się dygdym. Kurwa, ale mi się nie rozjebało auto. Dobrze, LSPD, zatrzymaj pojazd. Dobrze, będziemy przejmować U1. My pojedziemy dalej za tym pojazdem. Odjedź stąd, LSPD. To jest ostatnie ostrzeżenie, inaczej będziemy zmuszeni użyć broni. Dobra, zatrzymaj się, weź tutaj, zrobimy ten. Zrobimy tutaj blokadę zrobimy. Odjedź stąd. To jest ostatnie ostrzeżenie, będę zmuszony do ciebie strzelać. Rozumiałeś? Dobra, to chyba Majorka, nie? Blokadę. Majorka dla każdego. Ja podczas akcji się na offroad nie będę wpierdalał. Znaczy jeszcze jak jedziesz taką trasą, to jeszcze chuj, ale kurwa, jechać w góry? Jechać kurwa szlakami górskimi? To jeszcze okej, to jest jeszcze trasa, ale kurwa w taką kurwa ścieżkę wjechać kurwa bez opon offroadowych? Pod górę? Trochę chujnia, nie? Zobaczmy gdzie wyjadę. Aha, tu sobie wyjechaliście, tak? To jest tak jak właśnie ktoś chce przekombinować. Na wycieczka wyjebana! A ja mam radochę, bo Sergio goli psiochę, dziś ogolisz ją, bo cię biedzie ruchał ziom, pozdro 5 zł. Leży chyba, leży! Zaraz wam powiem. Czekaj, leży, 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 leży! Wszyscy! Dobra, wszyscy? Wszyscy, no szybko akcja, wyciągamy. Chuj ci w dupę, Mastwinie, hehe. To nie jest źle, kto mnie skuł? Panie Elfi, chodź, tu kula ci przestrzelę. Aha, no to kurwa. Dobra, już. Ty! Mordo! Kule elfowi. No to nie jest źle. To nie źle. Oddaj. Rozkułam cię. Policyjka jakaś. Dobra, to nasz. Dobra, posprzątajmy. Dzięki tutaj za pomoc. Posprzątajmy. Dobra, ten syf. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Ja tylko.
pompy pana to ja nie chcę, bo to za ciężkie. Ała dla mnie. Ale mi się pańce kręci. Uuuu, majonez! O, trwa. Panowie, szybka akcja. Zbieramy się i ładować do auta. Dobra, na kolankę. Odbieg. Ale kurwa, na pizdę dostali! Uhu! Jaba daba du! Takiej akcji mi było trzeba. Na... Kurwa, na autostradę, no. Autoran, człowiek. Kurwa, chcieli kurwa szefa tu porobić, kurwa, na znajomość trasy, kurwa, mogli jeszcze ze 4 razy zawrócić. Przecież to i tak było wiadomo, oni zjebali tym, że wjechali na offroad, chociaż za to też powinny być kurwa konsekwencje wyciągnięte, ale no, po prostu dali nam kurwa 1,5 kilometra przewagi. Podjedziemy tam na tył. No się ma, co tam? Dzięki, byku, za pomoc. No. Ale ich kurwa załatwiliście profesjonalnie. Dzięki wszystkim. Udało się 3 rozpierdolić. Najlepszy był ten skurwol, co busa prowadził. Na chowanie on wyskakuje i napierdala. Tak to panowie, łatwiutko. Tak, dzięki, było, dzięki panowie za pomoc, dzięki. No zrobiliście troteczka. Dwie klasy zajebiście się pierdoliły, bo was nie było widać, też jeszcze nam pogoda dzięki, ten a jak? Sprzyjała. Nie, bo a, to było, się, to było widać. Oni tak, wiecie jak to wyglądało? Oni z 8 razy kurwa trasy zmieniali, nie? Dobrze, że za nimi jechałem. A właśnie było nas widać za tej górki jak jechaliście, czy nie? Tymi, jak wstaliśmy G-klasami na górce. Nie, podobno nas nie było widać, a oni... Nie, ja to już myślałem, że chuj, będę siedział, nie? Bo mówię tak, pipa jeździ tą Ferrarką, jakieś dwie fury jeździły, my jedziemy, nie ma żadnej ten, nagle 3 G-klasy wypierdalają się, to już wiedziałem, że będę wolny. No łatwiutko, łatwiutko. Ty, ale jak te 3 G-klasy w tym samym momencie uderzyły tego busa. Bo podziurawili cię trochę. No, dostałem lekko, ale to wiesz, to pojadę się opatrzyć teraz na szpital. No tak, wiadomo. Dzięki w chuj za pomoc na razie. Ale bo będzie pierdoli się pałami. Ale ta policja to jest taka. Oni się pierdoli na takie kurwa bardzo, bardzo, na bardzo chujową drogę, bo tam ciężko się autem w ogóle jeździ, a już nie mówię autobusem. Ja wiedziałem, że w tym momencie ja to objechałem wszystko i napisałem tutaj SMS-ka, że oni kurwa to jak z tego offroadu zjadą, to mamy i tak 1,5 kilometra przewagi. Zjebali totalnie. Ty, ale po drugie, nie? Celuję do policjanta, strzelam do niego, on w ogóle się odwraca do mnie tyłem. Po prostu piękne. I strzela tam do jednego, który w ogóle też do niego tyłem stoi. No, psy w sumie poszły na rękę, jakby nie patrzeć, bo było ich chyba tylko 4, nie? Jeżeli się nie mylę. Tak. No tak. Nie, suki nie musiały robić konwoju. Ale chyba pewnie się poczuli, bo Rudy aż kask na łeb założył. Ale widziałem, że pierwszy stwierdol dostał, kurwa. Chyba puta mu zajebał.
Dobra, to co, zwijamy się. Tak, no. Po akcji. Trzeba tych aut nie, teraz nie wyciągajcie przez jakiś czas, bo pewnie będzie kot czarny. I ten, ja jadę przemalować furę i się przebrać. No. Ty weź mnie podrzuć gdzieś na jakiś garaż. Chodź. Dziękuję panowie bardzo za pomoc. Nie ma problemu. Dzięki. Proszę. No problemu.